Cześć. Dzisiaj Wam chciałam pokazać takie trzy moje inne zbiorniki, które są prowadzone jak freetech, prawie. Bo jest tu oświetlenie sztuczne oczywiście, ale to bardziej dla mojego oka, bo równie dobrze mogłoby światło dzienne dociera tu wystarczająco, odrobinę, żeby mogły się utrzymać jakoś roślinki. Oczywiście krewetkom niepotrzebne za bardzo światło. Dla mnie jest potrzebne, więc świeci. Ale poza tym, jak widzicie, nie ma tu filtrów. Ani żadnych skimerów. Jest woda kranowa. Jest podłoże takie spiekane, ale dawno... jak to nazwać, nie pływające na parę metry wody, tak? I są to akwaria, zresztą zbliżmy się, pokażę Wam coś ciekawszego, może krewetki, a nie te zbiorniki. Są to akwaria niedekoracyjne, bardziej hodowlane, zresztą zdecydowanie hodowlane, bo jak widzicie, szyby są po prostu wszystkie w glonach. Ja ich nie czyszczę. Zostają specjalnie dla krewetek, tylko przednia jest czyszczona, żebym cokolwiek widziała. Są tu krewetki, jest troszkę roślinek i co? No i to oświetlenie, tak? Plus karma. Jeszcze oczywiście. Raz dziennie wrzucam karmę. Tutaj w tym akwarium są krewetki zielone. Różnozielone. Część oliwkowa. Część ciemnozielona, część taka, ciężko powiedzieć jaka, więc jak widzicie różna. Nadal je selekcjonuję, bardziej idę, chciałabym iść w kierunku tej, którą widzicie ciemnozieloną, tu umykającą w tej chwili. Ale na razie jeszcze są tu różne. No, tak naprawdę zdecydować się nie jest łatwo. Cóż jeszcze powiedzieć? Wody w tych zbiornikach prawie nie podmieniam. Raz na miesiąc, owszem, z 30% nawet mi się zdarzy, czasami rzadziej, ale tak, żeby co tydzień się bawić, nie. Raczej dolewki i to tutaj wystarcza, nic się nie dzieje. Nie badam parametrów, chyba że coś mnie zaniepokoi, to wtedy używam jakichś starych pasków, które mam, żeby tylko NO3, NO2 skontrolować, czy w ogóle się pojawiło, ale jest to po prostu na znikomym poziomie. Nawet w porównaniu ze zbiornikami, które są z filtrami. Z filtrami, jak tutaj zresztą, przepraszam, na chwilę się przeniosę, ciemno. Akurat ten tutaj z Baba Ulti Stripes jest zbiornikiem z filtrem. A nie widzę, żeby była jakaś różnica, żeby krewetkom było tutaj lepiej niż tutaj w tych zbiornikach freetech. No więc tak, to zielone Wam już pokazałam. A tutaj jest kilka, dosłownie kilka, bo dopiero je wprowadzam do akwarium, krewetek niebiesko-granatowych. Tak, no coś takiego. Będę szła w kolor niebieski. Mniej więcej jak ta krewetka tutaj na środku, młoda. Ale zanim się nazbiera, to pływają tutaj, poruszają się tutaj różne, tak? Krewecie. Trochę ciemno, ale niestety jak rozjaśnię, to refleksy nie pozwolą mi nic Wam tu pokazać, więc... A to światło naprawdę tutaj jest niewielkie. Trzeci zbiornik to krewetki pomarańczowe. Z pomarańczowymi widzicie tutaj Blue Bolty. Blue Bolty były kupione w... Dorosła akurat było ich... Prawie dorosła. Nie, przepraszam. Tutaj wpuściłam maluchy. Było ich 7 sztuk. W tej chwili zostało 5 sztuk do dorosłości. Te 5 sztuk to są samce i samice. Te akurat mają się tu świetnie. Pływają też od kilku miesięcy, a w ogóle te zbiorniki od pół roku już funkcjonują w ten sposób. Ale woda nie jest tu oczywiście dopasowana do Blue Boltów, więc mimo że samiczki noszą pełno jajek, cały czas widzę, że próbują się rozmnożyć, to oczywiście nie widziałam ani jednego malucha, nigdy. One najprawdopodobniej wykluwają się, umierają od razu przy pierwszej próbie wylinki, dlatego że no, ta woda jest po prostu kranowa, tak? Tutaj jest kran,
i nic więcej. Więc nie mają szans niestety. No ale mogę sobie przynajmniej na dorosłe popatrzeć. To też mnie popatrzeć, to mnie cieszy. Zawsze chciałam mieć karidiny, a nigdy nie umiałam ich stworzyć im warunków, mimo że się starałam kiedyś. No, na pomarańczowe to już się napatrzyliśmy, bardziej popularne. Te zielone są naprawdę ciekawsze, bo jest tu różnorodność tej zieleni. Co jeszcze o akwariach? Karmię raz dziennie krewetki, czasem zdarzy się dwa razy dziennie. I jest to w tej chwili akurat bardzo niewiele, rzuciłam po jednym kawałeczku karmy, żeby po prostu zwabić je w jedno miejsce, żeby Wam je pokazać, a ogólnie daję kilka granulek. No przy maluszkach trochę w pył też rozbijam jedzenia. Czasami płatki, czasami wafelki, znaczy wafelki takie, no wafelki na rybek, takie jak w tej chwili jest jeden tu. Co jeszcze? Karmienie. Chyba to jest klucz do utrzymania akwarium bez filtracji. Nie można przekarmić. Jeśli się przekarmi, to się po prostu tak podniesie NO2, NO3, nawet nie wiem co, zgaduję, że zabije się po prostu stworki. Skoczy coś i ja w tej chwili, tak jak mówię, nie mierzę parametrów, ale już umiem obserwować krewetki, więc zauważyłabym, gdyby coś takiego się działo. Ale karmię bardzo ostrożnie, wszystko jest jadane w ciągu godziny, więc nie mam żadnych problemów z tymi zbiornikami. Żadnych zgonów, nic takiego. Oczywiście zapomniałam powiedzieć, w każdym zbiorniku, który mam w domu z krewetkami, mam również stripesy. W tym statku akurat są to samczyki. Nadmiarową ilość mam, więc przerzucam je tutaj, żeby nie dokuczały w głównym statku samicom. To są jeszcze młode krewetki. Krewecie się bardzo chętnie rozmnażają w tych zbiornikach, ale przeżywalność maluchów jest może w około 50%, nie więcej. I tu pewnie ma wpływ brak filtracji. Tak przypuszczam. A może to, że zbiorniki są niewielkie, ale mi nie zależy aż na jakiejś ogromnej ilości, tylko właśnie bardziej na tym, żeby te akwarium, to jest ciekawa dosyć samiczka. Spróbuję Wam ją uchwycić. Nie da rady. Zaraz. Okej. Nic z tego. Nawet na automacie ta ostrość nie jest takiego. To są stare samiczki tutaj już. Więc one są właśnie takie. Grzbiet inny, tułów inny. To mają do siebie, nie wiem czy kiedyś może to się zmieni, ale w tej chwili wszystkie, które są staruszkami, właśnie takich pstrokatych barw nabierają. Zresztą mi to nie przeszkadza, podoba mi się. Ale ogólnie dążę do kolorystyki, tutaj takiej bardziej, o właśnie, płynie taka, którą bym tu chciała mieć głównie, tutaj. Koteczka! Przepraszam, ale koteczka. Koteczka mi się tu pycha, uciekaj mi stąd. Ona jest, opa! Ale nadal widać, no tu akurat w telefonie, na telefonie widzę, że bardziej Wam żółty kolor pokazuje. Normalnie jest to zieleń. Znaczy, no dobra, bardziej zielony niż widać. Tu też jakaś krewetka taka, pełna jajeczek akurat. Tu jest bardzo ładna zielona. Również z jajeczkami, więc nie poczeka, nie pokaże się, ucieknie. No kiedyś mam nadzieję, że będę całe statko takich miała. No i oczywiście autofokus nie nadąża. Dobra, co mogłam, to Wam pokazałam, tak jak mówiłam. Tutaj tak samo stripesy razem z tymi niebieskimi. Tu akurat widzimy trzy młode samce, ale tutaj są również samiczki razem z nimi. Tutaj też są stripesy, uwierzcie mi, ale jeden o tam chowa się. I jedna samiczka, która mi się podobała odcieniem, jak była malutka, więc tu ją przerzuciłam razem z tym samcem i tyle ich tu. Tutaj tylko dwa. No jeszcze raz rzut okiem do akwarium na górze, do stripesów. Tutaj, gdzie główne statko mam. Wybaczcie, że ten ekran się tak trzęsie, ale jakbym włączyła stabilizację obrazu, to
jakość po prostu już jest wówczas w ogóle nieakceptowalna. Dobra, wiem, że ciemny obraz, bo był nastawiony na tamte zbiorniki, a nie na ten u góry, a to nie jest auto, więc jeszcze raz z oddalenia pokażę, jak to wygląda. Tak. I no i dobrej nocy, albo raczej do widzenia, to co woli. Na razie.